A dlaczego on lubi mężczyzn policjantów? No wiesz, bo jak przykładowo policjanci noszą te obcisłe spodnie, to wtedy zwraca uwagę na te genitalia, rozumiesz? No tak, ale on jest tak głupi, ten Mareczek, że raz tutaj przy Wiatracznej, żeśmy koło 10 w nocy wracały z Mareczkiem i poczekaj, czy myślisz, aha, i myśmy szły koło tych autobusów, stały tam na pętli, 145, tam jeszcze coś innego. No. I była policja, że dokumenty, ja daję dokumenty, a Mareczek się schował do samochodu autobusu. W las. A on mówi, a gdzie ten pan tu się schował? Czemu on tu się schował do autobusu? Ja mówię, proszę pana, ten pan ma zespół Downa i on się będzie chował. No i słuchaj, ja tak powiedziałam Mareczkowi, ja mówię, słuchaj, po co ty się, ty myślisz, że policjant to jest ślepy, że ty wlazłeś do samochodu, a przede wszystkim, a po co ty się chowasz przed policją? Czy zamordowałeś kogoś, czy coś? Daj spokój. No to jeszcze bardziej wzbudza sobie podejrzenie, nie? Ale podejrzenie wzbudza jeszcze, ale on na mnie był wściekły, że ja powiedziałam policjantom, że on tu się schował, a zespół dał. No przecież policjant sam widział, że on się schował. Ja tylko rozluźniłam atmosferę, sytuację, żeby ten policjant tam nie sprawdzał go dokładnie, czy w ogóle. On nie rozumie tego. No ale jakbyś jakby trafił na służbicę, to służbista by go wyciągnął z autobusu, rozumiesz? I wtedy by go skipiszował, czy czasami nie ma narkotyków, wiesz o co chodzi? A tak, tak, ale jego poprosili o to, żeby wyszedł, bo przecież policjant, to każdy jest sumienny na tyle, że poprosi, proszę, jednak jak sprawdzamy, to sprawdzamy, prawda, żeby to nie było.